Siemano, witamy was wszystkich. Cześć wszystkim, jesteśmy w trochę lepszym wydaniu niż na ostatnim filmiku. Niż wczoraj wieczór, tak, nie? Tak, który jak składam ten filmik, jak widziałem, jak ten Samula, to jeszcze to w nocy było nagrywane, ja jeszcze się źle czułam. Jakieś 15 minut temu wszedł tweet na Twittera, że będzie nowy update. Dopiero później zobaczyliśmy, że dodali coś w grze. Oni dodali najpierw na Twitterze, a później dodali to w grze. Także my na początku to widzieliśmy na Twitterze. Tak. A teraz już jest to dostępne w grze, także jest potwierdzone info. Właśnie mówię do Eweli, wejdź na Twittera, bo tam zawsze coś jest szybciej. No i proszę bardzo, słuchajcie, po kolei tutaj lecimy z tym wszystkim. Ja proponuję tak, że najpierw nie pokażemy wam, co wprowadzają. Zaraz to przewiniemy. I tutaj balans, zobaczcie, tutaj macie balans. O balansie macie powiedziane w linku, który macie w opisie, także po obejrzeniu tego odcinka zobaczcie sobie, jak pozmieniają się wszystkie karty. Ja polecam sobie zobaczyć, bo dużo takich kart się zmienia, którymi się gra. Czyli na przykład tak. Dużo goblinów i takie tam. Dobra. Inne. No to co, lecimy chyba z najlepszym update'em moim zdaniem, jaki widziałem, odkąd gramy w tą grę. Bo ten wcześniejszy update dużo pokazywał, że wniesie, a tak naprawdę no mi tak do końca on nie gra. Dobra, no to lecimy po kolei, zobaczmy tutaj nasze piękne screeny, new update i w ogóle na sam koniec podamy wam tak zarąbistą informację, że wam pantofle spadną. O ile ona się nie zdradzi szybciej przed naszym filmikiem, ale mamy nadzieję, że nie. No i zobaczymy, tutaj pokażemy wam, jak jeszcze nie widzieliście, jakie będą nowe karty i jak będzie wyglądała nowa arenka. Dokładnie. I dobra. Jeszcze jeden news, będą też nowe skrzynki. Tak jak może ale to tu będzie wszystko. No. Przesuwamy, słuchajcie, tutaj new update, dwie nowe karty i zobaczymy, mamy nową arenkę elektryczną, jest błyskawica, obstawialiśmy elektryczna, jest elektryczna, no trudno. Jemna. Trudno się było nie domyślić, bo tam był kabel, nie? Ale... Jakaś pompka, kaktusy czy jakiś wiatrak na środku, nie wiem co to jest, jakiś wiatrak? To jest... Napędzane coś tam? To jest jakby jakaś cewka, czy nie... No, ale nieważne. Słuchajcie, zaraz wam powiemy dokładnie, bo to, że wchodzi nowa arena, to, że wchodzą nowe karty, to nic. Najważniejsze są informacje, które są podane w tym artykule. Czyli co ta karta będzie robiła, tak. Za ile będzie waliła, tak. I w ogóle... Nie, takich aż dogłębnych nie ma. No i co się okazuje, że to jednak nie będzie legendarna karta, lecz to będzie epic i rar. I rar, mini sparki i... Tylko właśnie ja tak sobie tutaj myślałam, Hunter. Że ten gościu, jak on się nazywa? Hunter? Hunter, chyba Hunter się będzie nazywać. To będzie chyba dobra karta, tak mi się wydaje. Mi też się wydaje, że w końcu ten epic jakiś tam będzie jeszcze dodatkowy, który warto będzie zbierać. No i tu mamy newsa już w ogóle z kosmosu, moim zdaniem. O którym nie było wiadomo na wcześniejszym filmiku. Nikt o tym nie wiedział. Tego jeszcze nie widzieliśmy, będą trzy nowe skrzynki. Trzy nowe skrzyneczki i... ładne. To jest King no. Chest. No zarąbista moja. Za chwilę sobie. Tutaj zobaczymy, sobie przeczytamy, za co będą te skrzynki i co będzie w tych skrzynkach, tak? Czyli 3, 2, 1 i lecimy. Bo tak, są trzy nowe skrzynie, dwie nowe karty i jedna nowa arena. No, no i proszę bardzo, jak ktoś obejrzał wcześniejszy odcinek, to wie, że Rafał miał rację i Rafał powiedział 3-400 pucharków, tak? I tutaj właśnie ja się bardzo cieszę, bo jak wprowadzą update, to będę na nowej arence, bo tak. Aktualnie mam 3-600 tak, pucharków. Także stamtąd nie wychodzimy. 500, tak. Co? A, że z tej arenki. No. Także będziemy grać na nowej arence i sobie będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda gra na tej arence. Ja dzisiaj na live'ie, dzisiaj w ogóle wszystkich zapraszamy na live'a, bo dzisiaj na live'ie gram o Challengera. Zostaje ostatnia walka. Ostatnia walka, mam 3977 pucharów. Jedna walka, mamy Challengera. Po nocy Rafał grał już w dół. I co ja robię? Co ja robię? Ja spadam do tej areny, która jest tutaj i zostaję sobie na tej arenie. Chcę tego Challengera mieć po prostu i spadam na tą arenę, ale to mniejsza o to. 3400 i zobaczcie, Legendary Arena na, teraz na 12 arenie, tutaj z drugiego newsa, druga pomarańczowa kropka. To chodzi o to, że będzie się dostawać jakieś nowe chesty. Jakieś... Z tej nowej areny? Tak, nie. Z 12 areny. Aha, czyli 12. Na legendarnej teraz, tak, bo to tak. Będzie 11. Tak, no i teraz... No to fajnie, czyli na 11 arence... Czyli Ewela jest, Ewela awansowała na 11 arenę, gratulacje! Dziękuję. Czyli teraz jak będziecie na legendarnej arence, czyli teraz będzie to 12 arenka, to będziecie mogli dostać te nowe właśnie chesty, tak? Dokładnie, dokładnie. To ja muszę wybijać 12 arenę. I tak, tutaj mamy o tej arenie, jest ona na 3400, czyli to wielkie przejście, 3000 pucharków, a 3800. Na co od początku narzekałem, wreszcie posłuchali, słuchają, chyba oglądają kanał Rafa i Ewela, wchodzą na live'y, no wchodzą na live'y i to jest potwierdzone info, że wchodzą na live'y. Na przykład pan Asz, no nie? Który tam nas nawet subskrybuje. Dwie nowe karty wchodzą. Kochanie, powiedz coś o tych kartach.
tutaj właśnie jak wcześniej, Rafał przypuszczał, że Hunter tutaj właśnie, to będzie miał takiego ala shotguna i on będzie z bliska, tak jak wiecie, shotgun to jest taka broń, która dużo rozrzuca naboi, że z bliska będzie walał bardzo dużo, a na daleko będzie mniej. Będzie no i potwierdzone info, Rafał strzelił jak w dziesiątkę. No, mam tutaj napisane, było mówione, że ja mam jakąś taką, wiecie. Że z bliska big damage i tutaj, że z daleka będzie trochę mniej. Czyli to będzie taki bardziej obrońca moim zdaniem. Będzie szła chmara ludzi, na przykład golem, nightwitchka, coś tam, to stawiasz tego butrampa, nie butrampa, Boże, jakiego butrampa, huntera i wywalasz w niego. Tak, i tutaj w ogóle pierwsza karta, Rafał, to ty powiedz o tym sparkaczu. To jest zapis, czyli zap, zapis. To będą, spawns, a pack, a miniature of zap, machines. Czyli tak, to będzie spawns, czyli one się będą pojawiać w danym miejscu. Przynajmniej na moje rozumienie, ja dobry z angielskiego nie jestem. Ale tutaj rozumiem z tego, że to będzie się pojawiać a pack of miniature zapis machine. Czyli będzie kilka tych, kilka mini sparki, które będą się pojawiać w danym miejscu. Who control them? Only the master builder know. Czyli one będą kontrolowane albo przez nas, albo przez jakiegoś kontrolera. I tu jest właśnie te... Właśnie! Może ja tak właśnie do Rafała mówiłam, że fajnie było jakby był ten mały Sparky, tak. Ale że jeszcze jakby przy wieży była jedna postać, jak ten Sparky zostanie zniszczony, to jeszcze tę postać trzeba dobrze. Czyli tutaj strategicznie gra się moim zdaniem rozwija, bo jeśli wejdzie coś takiego, że będzie można sterować jednostką, to będzie mega po prostu, mega tak, coś. Tutaj jest trzecia kropeczka. Nie to wiem, trzecia czy... kropeczka. Tak, to już... przeczytał sobie i wie, o co w tym chodzi, to tak. Pozdrawiamy, a kto nie, to zapraszamy jeszcze do oglądnięcia na koniec, bo tak. Zdradzimy, co to znaczy. Three new chests, czyli... Trzy nowe chesty. Lightning chest, fortune chest i king chest. Night chest. Nie będziemy tego tłumaczyć tutaj, o co tu chodzi, powiemy tylko, że to są trzy nowe skrzynie. Najładniejsza z tego, co tam widzieliśmy, to Kings. King. Tak. I co, słuchajcie, no... I pick up to... że from quest and the shop, czyli będzie można w sklepie albo w questach je dostać, tak? Czyli to będą tylko i wyłącznie questy albo sklep. Czyli to nie wyleci po prostu. I na 12 arence. Nie, tu nie ma nic o 12. Wcześniej było o 12 arenie, że będą jakieś dodatkowe nagrody. Że chesty, że to nowe chesty? Nie, o to zaraz chodziło? Tu sprawdzimy jeszcze. 12 chest Victory Gold. Czyli to nie jest powiedziane, new chest, nie ma... Aha, myślałam, że to nowe chesty. Tak. Aha, czyli to nie będzie wylatywać za ręki, tylko po prostu pewnie będzie można sobie kupić za gemy. No i co tutaj mamy dalej? Wiadomo, te trzy chesty z shopa lub z questów super rozwiną questy, bo cały czas się przewija SMC i później jest Golden Chest, dzisiaj od razu tego Golden Chesta wbija. No moim zdaniem trochę głupie, ale to będzie zarąbiste rozwiązanie. Gold Rush będzie wprowadzone, będzie Gem Rush, Gem Rusha chyba jeszcze nie było. Nie było, Gold Rush już był, nie? Special Challenge and Boosts, czyli boosty, które tam przyspieszają. A specjalny challenge to pewnie te rugby. Chyba, myślisz? Mi się wydaje, że coś może świątecznego w końcu, coś świątecznego by się przydało, coś świątecznego, no nie przy... Każdy, kto uważa, żeby się przydało coś świątecznego w tej grze na święta, klika łapę w górę. Chociaż w czapce Mikołaja chodzi, co? No właśnie. No, w czapkach jakby chodzili i jak dostali damage, to im czapka spada. Super, super rozwiązanie. Tutaj improvements, to są usprawnienia? Daily gifts, is not always active. Czyli daily gifty, czyli nie będą to jako quest, jedno zadanie, tylko to będzie każdego dnia będziecie mieli daily gifta, czyli codziennie będziecie mogli odbierać nagrodę i nie, że po 7 dniach wam się to skończy, tylko będzie on cały czas dostępny. No i kolejna super sprawa. Ale tak samo teraz jest w sklepie, nie? To może o to chodzi, że tam w sklepie będą te. Ale co? Na przykład są gemy za darmo, albo kasa. Aha, no w sumie to też jest. I że może codziennie coś będzie, bo czasami nie ma, nie? No. I może o to. To może też o to. No to też by było spoko, bo jak zobaczyliśmy po ostatnim update'cie... No to daily gifty? To są też jako questy, nie? Że trzeba odbierać, ale są też osobno te. Tak, to tutaj racja, tu Ewela ma rację. Dobra, Epic and Legendary Cards, New Upper, bla bla bla, more of them. Czyli na 4000 plus pucharków częściej będziecie mieli w sklepie Epiki i Legendary Cardsy. Cardsy, tak. Cards at max level, fortune chest. Tutaj nie bardzo to rozumiem, szczerze. Nie tłumaczyliśmy tego w ogóle przed nagrywaniem, bo nagrywamy to od razu. Czekamy na max levelu będą... Ogółem lepsze komóreczki, tutaj S8, iPhone X i tutaj S8 Plus, Note 8 dostaną jakieś wsparcie, czyli gra chyba będzie jeszcze lepiej śmigać na tych telefonach.
Może, no. Jeśli chodzi o balans, właśnie odsyłamy was na koń. No, tak, jakąś godzinę temu prawdopodobnie tak. Jeszcze nie dodaliśmy tych filmów, ale pewnie dodamy godzinę po godzinie, zobaczymy, bo tam musicie łapkę wbić. Zobaczymy, właśnie. Czy wyjedzie, także tam możecie zobaczyć balans kart. I tutaj oczywiście zostawiamy wszyscy łapy w górę za te piękne informacje, bo są one w grze. Ale... I teraz na sam koniec, przerwałam ci, chciałeś coś powiedzieć? Nieważne, dobra, nie? Na sam koniec tutaj mamy zdjęcie, czy to zdjęcie nam się obróci? Nie obróci, ale na sam koniec właśnie widzimy naszą nową arenkę i nasze nowe karty, o których była tutaj mowa. Tu mamy tego Huntera, którym Rafał mówił, że będzie shotgunem, tak on wygląda. Tak. Jakieś pióra we włosach, w głowie. Mhm. Czy to są włosy, nie wiem. Także to jest jedna nowa karta. I tu mamy, a to już widzieliśmy ją, tak? To już widzieliśmy te rzeczy. Ewela zapomniała, że to było pokazywane na początku, ale tutaj macie... Ale tutaj macie bardziej z bliska, także jak widzicie jakaś pompka. Fajnie. Ale oni czekają na tą najważniejszą wiadomość. No to za chwilkę. I tutaj jeszcze te małe Sparki, który będzie sterowany, tylko to jest jeszcze taka tajemnica, bo nie wiadomo jak to będzie. A w ogóle to jest trochę to grupka. To jest, no przecież mówiłem, że to będzie grupa małych zapis, to będą zapki. A czy one, aha. Tak, one będą, i teraz pytanie, jak one będą kontrolowane, mam nadzieję, że to będzie kontrolowane przez nas. Nie wiem w jaki sposób, ale mam nadzieję, że tak. Że będziesz mogła może wybrać, w którą stronę, na przykład prawy most, lewy most. No. Na przykład tam, gdzie... Tak jakbyś je rozrzucała, coś takiego by było fajnego. Tak, jeszcze zanim powiemy tego newsa, o którym tutaj Rafał chce powiedzieć, to ja chciałam jeszcze was zaprosić na live, bo na tych live'ach teraz będziemy sobie grać właśnie na nowej arence i będziemy sobie, jak będą nowe czysty, to będziemy na pewno, jak będą nawet zagamy, to będziemy je kupować, tak, żeby zobaczyć w ogóle jakie pewnie nowe dźwięki będą czy coś, także wszystko to będziemy testować. I teraz Rafał news. No to teraz news, tutaj wam się pokaże taki screen z Reddita, czyli z jednego największego fora na świecie, gdzie ma tak YouTube swoje konto, wszyscy tam mają swoje konto, największe firmy mają swoje konta i to jest grupa ludzi, którym jest udostępniane więcej informacji, tak jakby na przykład w Clash Royale'ach tak jest. Mhm. I tam mamy zrzut ekranu i jest napisane, właśnie tam ktoś pyta o tego, tutaj widzą, nie? O tego newsa, ktoś kiedy się pyta, będzie update dostępny. I tutaj jak widzicie, update będzie prawdopodobnie dzisiaj. Tak, i to nie napisał zwykły gracz, tylko napisał dev, czyli dowódca tak jakby tego forum, ktoś odpowiedzialny za to forum, także jest to potwierdzone info. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Także mam nadzieję, że nie będzie ten filmik po update'cie, tylko przed. Także czekamy na update i zapraszamy na live'a dzisiaj, bo będzie właśnie stream z nowej areny i... Oby to było dziś, nie zapeszajmy, nie liczcie na razie na nic. Ukłamali, co? Ale jeśli da się odblokować nowe karty dzisiaj, tak jak jest w grze napisane, że można odblokować... Właśnie, bo tam ta kropeczka ostatnia, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, to było właśnie napisane, że od dzisiaj nowe karty. Tylko gorzej właśnie, jeśli będzie można odblokować nowe karty tylko i wyłącznie, a ręki nie będzie i chestów nie będzie. Czyli że wprowadzą to jakby stopniowo do gry. Ale wydaje mi się, że czas tam wszystko naraz, żeby gracze normalnie serwery rozstawili. Także komu się podoba nowy update i kto się cieszy, to zostawia łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcje tutaj dla nas. Ja się cieszę, bo będę na nowej arence i na 11 arenkę. No widzisz, piątka. Słuchajcie, każdy zostawia suba oczywiście, dzwonek, każdy niech sobie zaznaczy. No i tyle. I tak, także to tyle i na razie, trzymajcie się.